pociągu, zaczynając od Szczecina, jadąc do Krakowa, z Krakowa do Poznania, z Poznania do Gdańska i kończąc na Warszawie. W ogóle czemu wy jesteście tak załadowani? Co załadowany jestem? Rzeczy miałem, mam pełno rzeczy, tak? Trzeba się zapakować. No co? No ale my jedziemy tylko 24 godziny. Aha, no tak. Za mało jeszcze jest nawet na 24 godziny. Stary, ja tu mam jedzenie, ja jestem przygotowany. Od początku do końca. Tyle czasu, co? Musimy mieć jakieś rzeczy, nie? Dobra, w każdym razie ten film będzie wyzwaniem, bo nie będziemy mogli wyjść z tego pociągu. Ten, kto wyjdzie, przegrywa challenge, ten, kto zostanie do końca. Tak, wyjdzie na środku, gdzieś, no? Gdzieś Polski, nie wiadomo gdzie. Co ty gadasz? No może też wyjść. Możesz wyjść i wrócić autem. Możesz wyjść i wrócić autem. Także jeżeli nie wyjdziesz, wygrywasz 5 sztuk. Na postoju można wyjść czy też nie? Bo jak pociąg będzie... Nie możesz wyjść, nie możesz opuścić pociągu przez 24 godziny. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dąż najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić państwa do oglądania. Za chwilę przyjedzie do nas Viola i Adam. I łapeczka w górę. To ty się tak cieszysz, stary. No tak, no bo się cieszysz jak debil. No ja ci powiem szczerze, że ja jak debil, nie jak debil, tylko ja po prostu lubię sobie po prostu czasami wsiąść do pociągu i sobie z nim odjechać, pojechać. A właśnie mamy bilety? Daleka, ty, nie mamy biletów. Pogonie, słyszysz? Biletów nie mamy. Aha, no to jeszcze lepiej, super, super się układa. Stary, biletów nie mamy. Uważaj! Co? Czego nie mamy? Biletów. To pojedziemy bez. Nie, ja muszę się cofnąć. Dredziarz, pójdziesz po bilety? Nie mogę się doczekać. Pójdziesz po bilety? A czemu ja mam iść po bilety? No dam ci kasę, pójdź, bo... Z biletów jest... Nie, pójdź po bilety. No to mogę szybko skoczyć, ale kto rzeczy mi weźmie, bo ja nie będę z tymi tobołami łaźmi, tak? Dobra, masz. No rzeczy ktoś... Masz, kawałek. Spoko, jest dobrze. Masz, Dredziarz, leć po bilety. Okej, okay, jeśli to jest cena za bilety, no to spoko, masz. Dobrze, że symetrycznie. Zaraz wracam. Dobra, masz te bilety? No mam. No to zaraz mi dasz, dzwoń do Wiolki. Gdzie ona jest? Za 15 minut mamy pociąg. Halo, gdzie ty jesteś w ogóle? Pociąg zaraz mamy. Odcinek musimy za ile? Nagrać razem. No dobra, spoko. Za ile będziesz? Będziemy za 3 minuty, no. Tutaj tam. Dobra, jesteśmy od tej strony, gdzie jest taki wielki napis Szczecin. To co, czekamy na was? No dobra, no czekajcie, my zaraz będziemy. No dobra, halo. No i gdzie ta Wiolka? Za 5 minut mamy pociąg, stary. Gdzie ty masz w ogóle te bilety? 3 minuty to mija jak 10. Dobra, pokaż te bilety. No mam, no co? No pokaż te bilety, stary. No gdzie masz te bilety? Na kafę nie będziemy jechać, nie? No masz czy nie masz? No mam. No to pokaż. No kupiłem, no. No to pokaż mi. No pokaż no, ale mi. Ale to ja kupiłem bilety, tak? Nie ty. To ja mam. No co tu pokaż. No masz bilety, normalnie wszystko jest. No bilet jak bilet, no co ty ode mnie chcesz? Czemu mam na kamerze pokazywać bilet? Bo co? Wiolki nadal nie ma, a pociąg zaraz odjedzie. Bo ile jeszcze? 5 minut, tak? 5 minut, no. To na pewno dobrze. Że ona się będzie spóźnić, co teraz? Dobra, dzwoń do Wiolki. Znowu? No dzwoń. No ale to nie jest nasz problem, że jej nie ma. Co? Może poczeka ten... Tak, no na pewno poczeka. Ale to czy to jest nasz problem, że jej nie ma? Czy... No tak, bo ona z nami ma nagrać film, no stary. No i co, nie odbiera? No, jak to za tępa idiotka, kretynka. Za tępa i co, i ona sobie sama wróci? Się, co? Mieliśmy się umówić, nagrać razem film i co? Jej nie ma? No ona ty jest jakaś głupia, no widzisz. Ty kupiłeś dla niej też bilet? Czy za 3 minuty odjeżdża pociąg i co? Hajs przepuszczony, zajebiste. Nie, jeżeli straciliśmy pieniądze, to jeszcze jej nie będzie na... Dobra, czy? Nie ma jej, zaraz pociąg, w ogóle, bo zaraz my się spóźnimy. No ale jak, no to co, w córkę nagramy? Nie odbiera, no co? Powiesz temu, żeby poczekał, czy nie poczeka? Ja mam to w dupie, tak? Ja chcę jechać, nie ma jej, trudno, no. O, odebrałaś. Zdajesz sobie z tego sprawę, że pociąg odjeżdża za 2 minuty, a ciebie nadal nie ma? Gdzie ty jesteś? Ja nie będę, nie. Ja z tym obskurnym, obleśnym pociągiem nie będę jechała. Kim ja w ogóle jestem, żeby jechać z takim pociągiem? W ogóle ja mam w dupie, wiesz, co te filmy. Mam tylko kamusia. Nie będę się poświęcać, żeby jechać patologicznym pociągiem dla jakiegoś filmu. Patologia. Więc mam to ogólnie powiedz Samuszowi, że ja się ogólnie spóźniłam, że nie zdążę, ale mnie tam w ogóle nie będzie, co nie? No to wszystko. Po prostu spotkamy się w domu i td, ale ja ogólnie to wszystko mam w niego wykrane totalnie, bo to... Dobra, cicho, nie. Zamknij się, on to wszystko słyszy. Ja się rozłączyła chamsko, ty. To co ona w ogóle gada? Ale co to miało być? Ona powinna być z nami tutaj jechać teraz, a nie gdzieś się szlajać. Ona nie jest taka, żeby iść w pociągu, jeśli ten pociąg jest ładny, o co jej chodzi? No ty się tak stresujesz, stary. Gdzie masz? Macie? Co, bilety? Gdzie ty idziesz? Czemu on wyszedł z wagonu? Nie wiem, czemu wyszedł z wagonu. Bez słowa. Czemu on ci oddał bilety, wyszedł sobie? A ile on w ogóle, ile jest tych biletów?
Ile? No ile co? Dwa bilety są. Jak dwa? To nawet dla nas nie ma? Nie. Dwa. No jak? No dla mnie na pewno jest. Dlaczego wziął dwa bilety? No to każe, że nie masz biletu. Jak nie mam biletu, no to ty nie masz. Dlaczego ja? Ty nie masz. Trzeba teraz zrobić niby. A gdzie on Polac w ogóle? No to jest... Dobra, chodź. Gdzie on Polac? No. On mógł tylko w kiblu się schować. Dobra, weź. Otwórz to! No otwórz to, stary! Co ty robisz? Otwórz to! Jak się załatwi? Otwórz to! Są dwa bilety! Wziąłeś dwa bilety, stary! Czemu dwa bilety są tam? Wracajcie do przedziału, nie róbcie mi przypału! Stary, wziąłeś dwa bilety! Z czym ja mam jechać niby? Dwa bilety są, nie cztery! Czemu ty też... Czemu dwa bilety wziąłeś, dredziarz? No ty też nie masz biletu! I co w takiej sytuacji? Zostałeś bez biletu, stary. Ale dlaczego nie wziąłeś czterech biletów? Dałem ci kartę na cztery bilety. Nie chciałem być w tej sytuacji, sam stwierdziłem, że jak ja sobie nie kupuję, nie to mu też nie kupię. Ale dlaczego nie kupiłeś mu biletu? Ale dlaczego mu nie kupiłeś biletu? Bo ja nie chcę kupować. Ale to mi mogłeś kupić. Ja nie kupuję, bo ja lubię tak bez biletu. I co? I jak masz zamiar... No to... taki challenge. Ale jak masz zamiar obejść... Jak masz zamiar obejść tego, kasjera? No właśnie tak. A ja co mam zrobić bez biletu? No was chyba popieprzyło! Wracaj do przedziału i nie rób mi przypału, wracaj! No was chyba popieprzyło, stary! Cześć, co ci idioci zrobili? Co? A w zasadzie co dredziarz zrobił? Kupił dwa bilety i on ma zamiar ukrywać się cały przejazd? 24 godziny w kiblu. 24 godziny? W kiblu! Myśmy jechali pół, no to tak, ale 24 godziny? On jest nienormalny? No ja nie wiem o co. Czy on nie da rady, no co, niby nikt nie ogarnie, że... Ale Karzełka jeszcze w to wciągnął, cześć? I co, będą we dwójkę w tym kiblu siedzieć, tak? Siedzą w dwójkę w kiblu. No ale to nie można dokupić teraz jakoś, czy coś? A skąd ja mam wiedzieć, stary? A co on zrobił z pieniędzmi? No nie wiem, ale to nie jest mój problem, w sensie ja dałem im na bilety, jeżeli... Ale my mamy, tak? No my mamy. A no to... O Boże. O, Karzełek. Ty był już konduktor, czy nie? No nie było jeszcze. Bilety? To dobrze, gdzie jest plecak dredziarza? Tam. Co? Gdzie? Tam w rogu. A co ty robisz? Co spalasz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz, stary? Jakoś tam spiął. Ty browara browary. To dredziarz wziął ze sobą na drogę browary? Nie będziemy o suchym pysku siedzieć, nie? Coś trzeba zrobić, mamy. To jak konduktor przyjdzie, to my w sumie będziemy tam. Będziecie w kiblu z Cerberus, czy w kiblu 24 godziny? A co mamy zrobić, żeby nas nie złapali? Nie mam biletu chyba, nie? Tam są jeszcze, jak się skończą, to przyjdę. Ty cześć, co ty się odwaliło? Ja nie wiem, czy oni wytrzymają 24 godziny. Mówić w kiblu sobie. Tam śmierdzi, czaisz? Tam jest naserane, a dla nich to jest, nie wiem, chyba... Tam ostro śmierdzi pewnie. No strasznie, jak ja tam szedłem, to tak śmierdziało, to przecież naserane było. Cały kibel obsrany. Ja nie rozumiem, czemu on nie kupił biletu. Przecież dałeś mu kasę, dla mnie to jest nienormalne. Nie wiem, próbuję ten, przeoszczędzić kasę. No ale kurde, męczyć się za parę złotych? Ile bilet kosztuje? No nie wiem, 120 zł chyba na całą trasę. No to, no dobra, no trochę to jest jednak, ale tak chyba nie warto, co? Daria, co ty robisz? No, jedzenie. Ale to jest warsa normalnie. Przecież tam niedobre jest. Jak niedobre? A co? Szyneczkę mam. Ale stary... Pasztecik. Ej, to niby jest dobre, przecież to jest pasztet za złotówkę. A po co droższy? Przecież pasztet za złotówkę jest najlepszy. A co ty robisz? Kanapki, no co? Ale stary, tutaj z 1000 ludzi się działa, ty kładziesz tu normalnie chleb. Gdzie? No tu 1000... O fu! Stary, ty będziesz to jeść? A co mam z tym zrobić? Ale to przecież te siedzenia są brudne. Ale przecież to jest chleb, tylko on nie ten. To jest jakbyś miał talerz. Będzie dobrze. A tego pod spodem nie będziesz jeść, tak? Nie, no będę. No jak? No podmucham. Jak podmuchasz? No podmucham, żeby był czysty, no. Pasztecik, szyneczka. Tutaj jemy. Uuu, zaraz się zżyjam, nie? Ja stąd wychodzę, stary, ja nie mogę na to... Co wy robicie? Co? Co wy robicie? Stój! Kibel, co ty robisz? Ale co wy robicie? Kibel trzeba zmienić. Czemu kibel trzeba zmienić? Już za długo. No właśnie, co idzie, stary? Ja bym się uprzypał, stary, muszę się schować do innego kabiny. Trudno. Dzień dobry. No właśnie, nie sprawdził. Cześć, nie sprawdził ich. Uciekli mu. Właśnie, on wszedł tutaj, to dzień dobry. W ogóle w dupie ich miał. Co za było? Oni pobiegli dalej. No tak, i słaby ten konduktor, czy jak to się tam nazywa. Nie wiem, a może będzie teraz próbował do kibla się dobić? Może. No co, do kibla by komuś wbijał? W sumie no nie, chyba nie. No nie, znowu przypomniałem sobie, że ty jesz ten chleb obrzydliwy. O Jezu. Dobra, co? Chodź. Ale po co? No zobaczymy, czy ich dopadnie, czy nie. Ten konduktor zeszedł, tak? No, on jeszcze nie wrócił. To może myślę po prostu, że oni są z innego jakby, wiesz, miejsca i poszli na swoje miejsce i wtedy ich skasuje. Bo, no co, widział ich, no to chyba musi ich skasować, nie? A jak to inny tam sra? Nie. Do innego? Ej, to my, no, halo! Tam jesteście wy? Znowu? To robisz?
Film cały psujesz, nie umiesz nagrywać. Jak film psuję? To wykuł no, to cię na liście. 20 minut pukał do mnie, nie otworzyłem mu. Ale kto? Poszedł za wami ten konduktor? No tak, ale... Powiedziałem, że jestem zajęty, tak? Że nie mogę. Ale że co masz? No dwójkę. Nic nie mam. Znaczy on rozmawiał z nim, nie ja. Że dwójkę, powiesz? No że sam w kiblu jest, ta dwójka była. Ja nic nie mówiłem, ja się nic nie odzywam. Generalnie ja nagrywam film teraz. Ty nagrywasz film, stary. Tak. Czym? W jaki sposób? Czym? Ja, bo ty nagrywasz i nagrywasz to, co robię. Ale robisz mi jednocześnie przypał. Albo mnie nagrasz tak, żeby nie robić mi przypału i nagrać stary, to, co robię. Stary, jak mam ci nie robić przypału, jak siedzisz w kiblu robisz i sam mi przypał, stary, robisz mi przypał. Jak ty nagrywasz ten film? Bez biletu, stary. No bo taki jest film. No 24H bez biletu. Nie, 24... A jaki ty chciałeś film nagrać? Nie ma żadnego konduktora. Stary, mieliśmy nagrać odcinek, 24 godziny w pociągu. Pociągu, nie bez biletu, stary. Ale może być w pociągu bez biletu, nie? Taki jest film. Taki jest odcinek, tak? Ty to słyszysz? Mi się wydaje, że nie wytrzymają 24 godzin. O, już ja tam już dłużej nie wytrzymam. Musicie mnie schować. Że gdzie niby? Gdzie w tym kiblu? Tam siwo jest. No, gdzie tam... mamy cię schować? Gdzie mamy cię schować? Nie wiem, gdzie macie. Ale czemu jest siwo? Co? Czemu jest siwo? Bo on tam jara. Najpierw jarał szlugi i teraz to ja już nie wiem, co on tam jara. Dobrze wiesz, co tam może być. Ale jest tam siwo, nie da się wytrzymać. Duszno jest, muszę się schować. Ale stary, dlaczego ci kurtkę wyrywasz? No daj ją, po co ci ją? Co ty robisz? Muszę tu wejść. Przecież to się zarwie. Nie, trzymaj kurtkę. Podasz mi ją, zakryjesz mnie. Ale ja kanapki robię. Stary, co się dzieje tutaj? Chodź, zakrywaj je. No chodź to! Zakryj! Dokładnie, nie może być widać. Czekaj, cały. To drugą wezmę. Jak konduktor zobaczy, no to jesteśmy w dupie. Halo! Stary! Co? I co byś tak się dzieje 24 godziny? A co mam zrobić innego? Jak tam siwo jest, oddychać się nie da? Ej, wygodno będzie 24 godziny się w ten sposób. No trochę niewygodnie, bo to metal, ale... No i źle. Nic tam. Ale no nie, no nic nie ogarnie, kto by pomyślał, że tam ktoś jest, nie? Dobra, cicho, bo konduktor się usłyszy. Mało to karów jest, nikt by nie pomyślał, że my karła na tym u góry. No czyli co? Halo, może zagadać, a jak będzie konduktor, to go nie zauważy. A my od spodu możemy z nim gadać. Tak jakbyśmy przez telefon gadali. To nie mogę, nie. Co on dał? Weź tam wygodnie ci? Tak, bardzo. Ja bym poszedł coś zjeść, bo jak patrzę na te twoje kanapki... On tam nie wytrzyma tyle czasu. Weź już. Jak patrzę na ten twój pastet, to zaraz zżygam się z góry. Nie, nie rzekaj. Kto dzwoni? Halo, Rydzio. No? Co? Browarki ci donieść? Ale... Potrzebne są. A w którym kiblu jesteś? Mam mu zanieść? Zanim wyjdę z kibla, możemy mu donieść. Muszę jeszcze wydolić przynajmniej jednego browara, więc zanim stąd wyjdę, muszę się napić. A sam nie możesz przyleść? Ruszaj dupę, ale to jest menelnia, nie? W sensie, straszną menelnię, każą zrobiliście. Co? Jak zrobiliście? No jak to, ja zrobiłem? Ja tam nic nie robiłem, to browar to nie menelnia, co ty gadasz? A gdzie są te browary? W plecaku. Otwieraj! To my! Dostawa. Dziękuję. Co się pchasz? A ty, czemu fajki spalisz? Weź to wyrzucaj, jak przyjdzie ten, to jeszcze banda dostaniesz 500 zł. Przecież tu jest zakaz. Stary, jest zakaz w ogóle. Ja już tam wychodzę. Piję browara. Gdzie jest karzełek? Karzełek? A jak sobie radzicie w ogóle, panowie? No jest zajebiście, ale karzełek niezbyt. Na tych metalowych poręczach śpi. Tak? Tam gdzie bagaże, u góry. Dobra, wypiję browara i idę do was. A widzieliście może gdzieś konduktora tego? Ale stary, złapię cię. On tu łazi cały czas. Bo teraz go nie ma. Teoretycznie byś się dostał do wagonu. Ja wygram to, nie? Nie wygram. Zobaczysz, że 24 godziny bez biletu, stary. Zrobię to. Co jest, Hubert? O. No masz następny. Co robi? No chyba to samo. Co, kibel ci się znudził? No, żebyś wiedział. Czemu ty tylko tam, nie spadnij na mnie, stary. Ja się boję, że to się zawali, nie? Ile to no ma? No przykryj mnie czymś. Chociaż się przydasz do czegoś. Ja mam go. No przykryj mnie kurtką jakąś. Karzełek, jak tam żyjesz? No dobrze jest w miarę całkiem. Ja się dobrze bawię. No jest okej, ale niewygodnie. Pręty mi się wbijają trochę. A wy jesteście nienormalni, nie? Wy nie macie godności jakiejkolwiek. Czemu? Żeby ukrywać się 24 godziny. Posiadanie godności to jest kupienie biletu, tak? Lepiej nie kupić. Ile będziemy jechać jeszcze? Ile będziemy jechać? Teraz widać. Z 15 godzin.
Ile? 16. Ja. Powiedz mi, kto przejechał pociągiem całą Polskę bez biletu? No kto? W dwie strony. Ty, chyba był taki pies, co jeździł. Pies, który jeździł. Pies. No, nikt pies tak nie zrobił. Krajowy. Ogólnie bardzo dziwnie, bo pociąg jest prawie pusty, nie ma tu prawie nikogo. Praktycznie to jest, praktycznie to jest pociąg widmo, dlatego dziwię się, że jeszcze ich nie złapali. To jest po pierwsze wyszliście. Nie no, dwie osoby są. W każdym razie dziwię się, że ich jeszcze nie złapali, bo praktycznie nikogo tutaj nie ma, więc nie, trudno by mogli ich złapać. To jest po pierwsze. Po drugie, no wstyd nam siedzieć tam z nimi, bo jeżeli wejdzie konduktor i sprawdzi ich, no to będzie naprawdę wstyd. No nie tak. Będziesz się wstydzić? No, jak ich... jeszcze, znaczy jak u nas ich znajdzie, no to trochę wstyd, no. Wywalamy ich. No nie wiem, trzeba im powiedzieć, że nie, ma, że nie, że nie chcemy, żeby tam siedzieli. I się schowają obok. Że co? Żeby obok się schowali. No tak, bo nie jak... u nas, bo u nas to przypał, no, nam narobił przypału. Jeszcze może my mandat dostajemy za ukrywanie ich czy coś. A u nas, ty, nie ma ich. Gdzie oni są? Znowu poszli do kibla? Nie wiem. Ła! O Jezu! Gdzie oni poszli? Dobrze, Jezus, patola totalna jest z nich. Czeku, no jadą bez biletu, palą, chleją po tych kiblach. Ja nie wiem, skąd oni się wzięli, ty. To, to trzeba nie mieć honoru w ogóle tak robić. Nie dość, że tego karła natura pokarała, to jeszcze sobie sam dowala, robiąc siebie menela. No ja nie wiem, czaisz to? No ale w jakim sensie menela no, z ciebie jak, robi? No jak, jak? No ciągle tylko chleje i wiesz, patus, no. Patus totalny dla mnie to jest. To jeszcze gorzej niż Hubert, jak w sumie tak patrzeć na to. Mi się wydaje, że w ogóle jest z patologicznej jakiejś rodziny, że wiesz. To znaczy? Matka jakaś menelica, ojciec narkoman, alkohol. Co jest? Ty powiedziałeś? Kurde, każe umieranie. Nie tu prawie mówić, co? Ty no, co myślisz, że nie słyszałeś? Co się tu wziąłeś w ogóle? Stupy, po co tak mówisz? Ale co? Co, co? Słyszałem to, co powiedziałeś przed chwilą. Nic nie mówiłem. Tak to bym nie wyszedł. Jak... Ale to nie o tobie nie było. Co nie o mnie? Nie o tobie. Przesłyszałem. No, o tym Kościu drugim. Byłem tutaj cały czas, co ty mi próbujesz. Ale to nie o tobie, to było o tym, tym drugim Karle, no. Przecież słyszałem, co mówiłeś. Ja a ty po co to nagrywasz? Czemu on tak o mnie gada? No, ale stary, skąd ja mam wiedzieć, dlaczego on tak o tobie gada? No to po co to nagrywasz? Ale to nie o tobie było! Nie o tobie, mówię ci. No ty zamknij, słyszałem. A czy słyszałeś swoje imię? No byłem tam! Słyszałeś swoje imię w tej opowieści? Mówiłeś, mówiliście i o mnie i o dredziarzu. A mało to karów i dredziarzy? No o co ci chodzi? Co, nie a to okej, nic ty no kurde, ja mam trzech kolegów cicho, karów, bądź. A dredziarzy to spodziewa. Mnie tu nie było! Jezu, co za człowiek? Ale on rzeczywiście znika po prostu, czaisz? No, nie widać go. Czy ja bym go zobaczył, to ja bym się dopiero o tu. Idź tam! Karzełek, jak tam się siedzi? Co jak tam? A jak ma się siedzieć? Normalnie się siedzi. Znaczy siedzi się, ja leżę, chłopie, a nie siedzę. Cześć, kamera, cześć. Jesteś nienormalny, nie? Czemu nienormalny? Tak, gdzie jest Hubert, no? Gdzie wyjdziecie? No, chodź, poszukamy go. Bo Huberta znaleźć nie ma go. Ale jak? A spierdajcie. Nie ma. Gdzie może być ty? No przeszliśmy prawie cały pociąg. Ty, tu są browary. A, był tu. Skubaniec. Był tu, nie? No. Ty, a wy sprawdź pod spodem. Właśnie, zobacz co widzę. Uuu! Menelu. Co tu robisz? Kolejny. Odcinek nagrywam. Jak odcinek nagrywasz? To ty pierwszy strzał. Ale myślałem, że on się nie zmieści po co. Myślałem, że każe, tak, ale on... Stary... Ale ich serio nie widać, nie? Serio ich nie widać, jak się idzie. Trzeba dopiero zajrzeć. No, no, no chyba cię popieprzyło, że będziesz tak odcinek nagrywać. No tak. No chyba jesteś nienormalny. No musisz iść z drugiej strony i mnie nagrywać. No chyba straciłeś rozum. No nie. Musisz wejść tak samo jak ja i nagrywać mnie od drugiej strony. No musisz nagrywać mnie. Głupi jesteś chyba, nie będziemy leżeć pod krzesłami. No ale... Stary, trzeba się poświęcić. On już totalnie stracił rozum. Stary, straciłeś rozum, ile ty tego wychlałeś? Trochę wypiłem. No ja nie mogę z nich, komendę jak 150. Płacz na glebę, bo powiem, że... Że co? Że mi bilet ukradłeś. Że co? Że mi bilet ukradłeś. No chyba jesteś niepoważny. No tak, zaraz przypału ci narobię. Miałeś mi tutaj nagrywać mnie, w ogóle oddawać... Dawaj, ale nam sprawdzili jest. Kamerę oddaj co kamerę oddawaj. Ja z widzami pogadać chciałem. Dobra, położę się, bo serio, jeszcze podpierdolę mnie do konduktora, stary. Ale co, no to słowo przeciwko słowu i co? Jakie słowo przeciwko słowu? Kładź się, bo musimy nagrać film, tak? Dobrze, położę się z tobą. Ty się kładziesz? To chyba czysto jest, nie? No jest czysto. I co? Co tam, stary? Jak tam? No nie wiem, stary, jesteśmy pod tym. No tak. Pod siedzeniami. Stary, a jak inaczej chciałeś to zrobić? W ogóle, Jaszczur, schowaj te puszki. W ogóle, to gdzieś musisz, nie wiem, jak ktoś będzie tu wchodził, to mówisz, że tu nikogo nie ma, jesteś sam, tak?
ja do śmietnika je wywalam. Leżę sobie, ale leżymy sobie nie zauważy, w pociągu razem z widzami, razem z kamerzystą. Dla mnie to ogólnie jest chore, co robimy, no ale dobra. Ta kamera co, to tak z dupy będzie leżeć? No nie, musisz ją schować. Ale stary, jak ją schować? No bardziej do siebie musisz dać, no. Tak jak teraz. Jeśli ktoś zauważył, to powiem, że moja, co nie? Może być. Albo jak ktoś, to ja szczurę. Musimy być cicho. Ile tak chcesz leżeć? Nie zauważył, nie usłyszał. Nie wiem, dopóki stwierdzę, że sobie pójdę gdzieś indziej. Może znowu pójdę do góry, albo pójdę znowu do kibla, nie wiem. Albo do innego przedziału. Jest masa możliwości. No ale nie są to zbyt komfortowe warunki do jazdy. Sobie wymyśliłeś. Zresztą czemu ja mam w ogóle w tym brać udział? To ty masz leżeć, a nie ja. Ja mam bilet, do cholery. Zresztą dałem ci na twój bilet. I w ogóle wykorzystujesz mnie, żebym leżał z tobą, bo mnie chcesz podpieprzyć do konduktora. Gdzie ja kupiłem, dać. Zresztą miałem nagrane to. Gdy ci dałem pieniądze na bilet. Bo ale... ja ci pokażę konduktorowi, stary. Ale słuchaj, ja w tym momencie nagrywam film. I teraz to ja mam kamerę, tak? W ręku. No i dlatego mam z tobą leżeć, wziąłem bilet pod siedzeniami. Wiesz, jak to jest niewygodnie? Zaraz mi kręgosłup. Ty jesteś pijany, więc nie czujesz. Bo cię nic nie boli, a mnie boli, że mam problemy z kręgosłupem. Nie wiem, ja tam daję radę. Nie, mi też jest wygodnie, nie wiem, co wy zaczekacie. Jaszczur, masz nas chronić. Zasłaniam was. Ty to w sumie Kazelek teraz może nie jechać legalnie, skoro ja siedzę pod tym. No, kto ma bilety? Tam są bilety, u niego. Ja tam... on też leży pod krzesłami, wiesz? Ja tam wolę jechać bez biletu, bo chcę udowodnić wszystkim, że się da. Dobra, ja wychodzę, ja mam bilet. Nie, no! Tak! No nie, no mi challenge jest, no kurczę, i nikt nie chce brać udziału w nim. Ty się tak wymyśliłeś, nie my. Dobra, chodź stąd. Nie, ej, ale ogólnie Karzełka mi zawołaj tutaj. Aha, czyli z Karłem teraz masz zamiast tutaj siedzieć i rozmawiasz, tak? Tak, no bo nie mam z kim gadać, no ja potrzebuję rozmowy, no weźcie ktoś zostanie ze mną. No możemy i nie chcę sam tak leżeć. No tu jest Bredziarz. Ej, jak tam jest? Zajęte miejsce, musisz się o miejsce. A ty, no co się cieszysz, jak już miałeś pomóc i pomagać, to chociaż kamerę nam daj. A nie przypał, robisz i hałasujesz i nie chcesz z nami siedzieć. A wy ogólnie nas sprzedajecie w tym momencie, żeby... Czemu siedzieć nie chcesz z nami? Oni mówią, że to zajęte miejsce, cześć, to? Nie jest zajęte? Nie widać? Co wolisz tamtej strony? Co, pół miejsca zajmuje, to znaczy, że całe zajęte? Każę, instaluj Warcaby na telefonie. Warcaby, gramy w Warcaby, no przy rękę mogę klikać, tak? Nie wyszedłeś. Lamus jesteś. Jedynkę każdą wyrzuciłeś, co wy jesteś? Ty też jedynkę. Jak Hemenda. Czemu w ogóle w Chińczyka grają? Klikaj to. Bo Warcab nie mieli. Aha, ale ja się pytam, czemu w Chińczyka grają pod siedzeniami? To mnie bardziej... Poksikowałem, no co się głupio pytać, no nie wiesz co robię. On chyba pierwszy raz w Chińczyka gra. Pyk, wychodzisz, pyk, zmiatasz typeczka, lecisz. Czemu o drugim wychodzi? Dobra, minęło jakieś 8 godzin, cały czas ich tak naprawdę szukamy, ale no nigdzie ich nie ma. W sensie... Co chwilę pozycję. Tak, cały czas zmieniałem pozycję, w sensie już od dłuższego czasu ich szukamy. To nawet wychodzi, nie? No tak, ale 3 godziny ich nie możemy ich znaleźć, minęło ogólnie 8 albo 9 godzin od kiedy wyszliśmy do pociągu, czyli zostało nam jeszcze jakieś 13-14, mi się powoli zaczyna chcieć spać, ale jest jeszcze okej. Okay. W każdym razie no będziemy musieli ich znaleźć, ale jeżeli ich nie znajdziemy, no to prawdopodobnie zostali wyrzuceni po prostu. Z hitu jakich wywalili? Mogli wywalić. Ale co, no to zadzwoniliby, chyba że ich wywali na wsi jakieś i nie mają zasięgu. Ale to my możemy nie mieć zasięgu, bo jesteśmy cały czas straszni. Nie mamy zasięgu. Ty, ale by było grubo. Mogli je wywalić, stary. Tak, tak. No przyszliśmy cały pociąg, ja ich nie mogłem znaleźć. Patrzyliśmy pod każde siedzenie, no chyba, że chyba istnieje też tak opcja, że w zajętym przedziale są, rozumiesz? W sensie, że ktoś się tak, dosiadł. Są ludzie w środku? Tak, no w sensie... Oni są pod nimi? No też mi się tak wydaje, że tak może być. No w sumie tak, jakby ktoś siadł. No bo my tam nie sprawdzaliśmy, nie? No przypał sprawdzać, no. Chodzisz do ludzi gdzieś, a to my będziemy zaglądać im pod nogi? No raz, sprawdźmy jeszcze kible. Zostały nam dwa kible. Jak nie są w kiblach, no to już nie wiem, gdzie są. Co? Ja ich słyszę. Co to za gejoza? Co? Myj te plecy! Co to? Co normalnie? Plecy umyjesz? Zamiast chrapać... Ja już się umyłem. Czemu wy się myjecie tutaj? Ale jakie wieje? Ale czemu wy się tu myjecie? No mieliśmy się umyć, tak? No też przestań się szarpać tak. No nie, ale nie skończyłem. A dobra, ma. Ale czemu wy się tu myjecie? A co ci w tym przestanie? 24 godziny, tak? Ale powiedz, dlaczego się myjecie w kiblu? A widzisz tu gdzieś łazienkę? Stary, ja mu... Tu nie ma normalnego prysznica, więc trzeba tak, nie? Stary, myłeś mu plecy. Nie myłem mu plecy, to pochlapałem. Pochlapał, żeby... Ale się tu gorąca zrobiło. Stary, ja byłem pierwszy. Wtryniłeś mi się perfidnie tutaj do środka. Nie było innego kibla, co ja miałem. I nagle mówisz, że teraz ty chcesz się myć?
Dobrze, że już się wytarłem chociaż, suchy jestem. Dobra, ja już też jestem umyty, w sensie ogarnąłem się. To cześć, co mi robią? On umył plecy. Nie miałem mu żadnych pleców, podjęło się. Jeszcze tego się przebiorę, cześć. No i co, umyci panowie, tak? Umyci, pachnący, świeżo obcięty nie, ale to też mogłoby być. Tylko, że nie ma tu fryzjera, ja idę spać. Aha, idziecie spać. Dawaj. Stary, jesteśmy ile już? No, będzie 11 godzin, no. Jesteśmy 11 godzin. Jeszcze 13, no. Została nam jeszcze połowa. Ile razy ci sprawdzali bilet? 3. I przez ten cały czas jesteśmy tutaj nielegalnie. Jakbym chciał uciec i nie miałbym kasy, poradziłbym sobie. Przyznaj, że poradziłbym sobie. Dałbym sobie radę, prawda? Easy life. Prawda, Karzełek, że dalibyśmy radę? Challenge, wydaje mi się, że zaliczony będzie. Możesz już wyjść. Dobranoc. Ale że co dobranoc? Że światło zgaś. Światło zgaś. Idę spać. Spać idę. No dobra. Światło zgaś. Jak no chcecie. Drzwi zamknij też. I zasłony. No. Oni poszli spać. Ja też bym poszedł, co się dzieje. Idziemy? No można w sumie. Ej! Wstawaj, no wstawaj, szybko wstawaj. Dawaj no. Dawaj, bierzcie rzeczy. Co, co wy robicie? No szybko spieprzamy. Zajebał. Ale kto robi? Co zrobił? Kto? No? Dlaczego? Leży tam w kiblu. Co? Co zrobiłeś? Ubieraj się. Nie, co ja, nie. Jaja se robicie, serio? Ubieraj się po prostu. Ej, no nie. Kurde, ale bez kitu? Co zrobiłeś, Dredzia? Pytam się ciebie, co zrobiłeś? No nie no, opowiem ci, jak wyjdziemy już, no co ty gadasz w ogóle? No jak wyjdziemy, to ci dobra, powiem, stary, no. Dobra, zabieramy. Chłop nieprzytomny leży na ziemi. Już na spokojnie mogę nagrywać? Tak. Tak? Co zrobiłeś w pociągu? No zajebałem mu. No sorry, no co miałem zrobić, no... Nie wiem, że agresywny był, no to... Jak agresywny, no stary, nie miałeś biletu? Nie pytał się uprzejmie o ten bilet. To jest jego praca chyba, nie? Ale nie pytał się uprzejmie, zero uprzejmości było. Dlatego odłożyłeś twarz, powiedział, tak? No, że bileciki do kontroli, no to... Dostał kontrolnego i spadł. Aha. Musieliśmy uciekać. Aha, i zniszczyliście mi film w ten sposób, tak? Nie, właśnie przez uratowałem go. Jak uratowałeś? No jak? Że znokautowałeś typa? Stary, cały materiał jest. Dzięki mnie. A tak to co byśmy nagrali, że co? Że siedzisz grzecznie w miejscu, w przedziale i co? I czytasz książki? Przynajmniej masz odcinek, stary. Znokautowałem go, sorry, mogłem tego nie robić, ale no... Źle trafił, no. Ogólnie, trafił nam. Jesteśmy nadal blisko dworca, nie? Tu jest. Możemy już stąd dworzec uciekać? No. Zakończmy ten film i uciekajmy stąd, bo... Stary, on leży dobra na ziemi. Dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka. No jak widzicie, wytrzymaliśmy 14, nie 24 godziny. 14, prawie 15 godzin, nie 24 godziny. Skończyliśmy w Poznaniu z powrotem. Na parkingu. Czyli pojechaliśmy do Krakowa i do Poznania z powrotem i jesteśmy z powrotem w Poznaniu. Dobra, nieważne. Dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się już w następnym. Do zobaczenia.